Cześć kochani, a dzisiaj robimy porządek z dyskami i mamy na kanale lapka, którego jeszcze nie było, Dell Inspiron 7720 pod nazwą 17R, dokładny model to wam powiedziałem. Myślę, że będzie to ciekawy odcinek, zaczynamy! Dobra kochani, w tym momencie setup. Mamy za zadanie postawić na tym lapku system operacyjny Windows 10. Najpierw zacznijmy od setupu. Mamy tutaj dwa dyski twarde, jednego już zacząłem wkręcać, jest to 500 giga WD Western Digital. Oczywiście 2,5 cala HDD, tak jak dobrze widzicie. Drugi to jest tutaj, jak dobrze widzicie, Seagate 750 giga, także troszeczkę większy. Jak mamy z RAM-em do dyspozycji? Powiem wam, jest to bardzo stary setup. RAM Samsunga. Jak dobrze widzicie, i mamy w dwóch kostkach 2 razy po 4 giga, czyli 8 giga. Dzisiaj takie skrajne minimum. Tak nigdy RAMów nie zakładajcie, pamiętajcie, bo nigdy nie wiecie, czy ten RAM, który jest pod spodem, założycie w taki sposób, że jak widzicie, nie wchodzi ledwo, albo tutaj wszedł, tutaj nie wszedł. Teraz pokazuję wam szczególnie, czego nie robić. Tak kochani, nie robimy. Jeżeli mamy dwa ramy, dwa słoty ułożone jeden pod drugim, to robimy kochani następująco. To jest chyba banalne. Najpierw zakładamy dolny slot, jeden obok drugiego, jeden tu, drugi tu, a nie jeden nad drugim, ale kiedyś tak było. Chociaż w niektórych konstrukcjach też da się tak spotkać, ale już to jest rzadkość, że ram musi wejść do końca, tak jak dobrze widzicie, do samego końca, aż prawie że, aż w ogóle nie widzimy paska z gold pinami. Teraz wciskamy go do końca i voila, tak samo górny, do końca, żeby nie było widać gold pinów, pod kątem, siedzi i voila. Teraz już widać troszeczkę gold piny, ale wcześniej sprawdzaliśmy i też jest ok. Co do montażu drugiego dysku, no to tak, wsuwamy tak naprawdę, zakręcamy śrubki i to tyle. Zaraz przejdziemy do stawienia siódemki, to jest taki prequel, można powiedzieć, do tego. Teraz w tym momencie ostatnia śrubka. Mamy już wszystko, konstrukcja jest to jeszcze stary typ, także żeby się dostać do środka, musimy zdejmować klawiaturę. Zadania z wymiany pasty termoprzewodniczącej nie dostałem. Zresztą dostawanie się tutaj do środka w takim starym lapku, tym bardziej, że to nie jest mój, jest trochę ryzykowne, bo tym plastikom już tak za bardzo nie ufam i zatrzaskom gdzie są, gdzie... Tak się kiedyś robiło laptopy. Mamy tutaj co ciekawe bardzo, to jest bardzo ciekawy laptop z bardzo ciekawym systemem audio, ponieważ mamy tutaj audio markowane Skull Candy. To jest takie głośniki JBL-a dzisiaj w laptopach, a raczej w lapkach Lenovo sygnowane marką Harman Kardon, więc to naprawdę jest dość wysokie. Wysoka jakość, jak widzicie. A głośniki, tak jak dobrze widzicie, średnio to z przodu. I to jest nasz subwoofer. Tak, kochani, to jest nasz subwoofer zrobiony z głośnika średniotonowego. Jestem bardzo ciekaw po zainstalowaniu sterowników, jak to będzie grało. Także fajnie, że mamy to zadanie. Myślałem o właśnie robieniu pasty termoprzewodniczącej, ale boję się zdejmować klawiaturę, tym bardziej, że jest w opłakanym stanie. Także nie wiadomo, czego tu się spodziewać. Co jest nie cudze, nie kombinujcie za bardzo, tym bardziej, jeżeli czegoś wam ktoś nie zleca i chcecie coś robić nad wyraz. Dobra, stawiamy teraz naszą baterię, która już jest niestety martwa, więc będzie musieli lecieć na zasilaczu i przechodzimy do instalacji dziesiątki. Tak wygląda, kochani, nasz Dellek. Jest bardzo solidnie wykonany. Do tego nie ma co się czepiać. Tu mamy taki, nawet tu mamy taką strukturę na wzór karbonu, w rzeczywistości aluminium, pokryte czarną farbą. Dobra, tutaj również mamy taką jakby strukturę karbonu. Widać, to są tak jakby plastry miodu, jakby się bliżej tak przyjrzeć tej strukturze. Widzicie? Plastry miodu. Włącznik jest dość ciekawy. Od razu wystartował, właśnie ma... Miał, z tego co pamiętam, miał problemy ze startupem. Tutaj mamy podświetlane trzy klawisze funkcyjne. To jest mój pierwszy Dell w ogóle, kochani, jakiego ja mam w rękach tak naprawdę. Bo cały czas to leciałem na Lenovo, nawet mój Tona ma ThinkPada. Surface mi się okazjonalnie trafił, ale tak to Della lapka mam chyba tylko, nie pierwszy raz, drugi raz jeszcze w liceum. Miałem na kolankach też Inspirona, ale zupełnie innego i bardziej ubogiego Vintager. Tutaj mamy dedyka na wyposażenie. Oczywiście nie ma żadnego systemu, będziemy zaraz stawiać dziesiątkę. Nasz pendrive już jest gotowy, więc w sumie możemy do tego przejść. Mamy na wyposażeniu porty USB 3.0, które są z tej strony. Obok mamy jeszcze HDMI, osobno wyjście słuchawkowe i port VGA. Przy gnieździe zasilania z kolei po drugiej stronie mamy CD-ROMa. Tak,
mamy w pełni sprawnego CD-ROM-a, więc moglibyśmy nawet coś z płyty zainstalować. Niestety płytki dziesiątki nie mam oryginalnej i raczej rzadko kto ma w domu. Większość to są instalki na penach. Mamy tutaj jeszcze złącze USB. Mamy nasz BIOSik, tak jak widzimy, mamy dwa dyski twarde plus nagrywarkę. Także dość bogate wyposażenie. Zasila 90W, więc troszeczkę ta maszynka prądu ciągnie. Fajną rzeczą w BIOSie jest, że mamy tryb diagnostyczny i możemy sobie sprawdzać po kolei, co działa, co nie działa. Chyba w żadnym lapku jeszcze się z tym nie spotkałem. To jest naprawdę fajne, bo możemy sprawdzić tak naprawdę wszystko, co działa poprawnie. Kartę graficzną już sprawdzałem i niestety jest problem, jak dobrze widzicie. Kabel zasilający działa prawidłowo. Nie będziemy oczywiście wszystkiego sprawdzać. I możemy sobie już opuścić ten tryb. Co ciekawe, mamy obsługę touchpada w pełnym zakresie i działa on bardzo dynamicznie w tym trybie, to trzeba pochwalić. Nie jak na Linuxach z natywnymi sterownikami do touchpada. Mówią o tym laptopie, że to jest koszmar, jeżeli chodzi o upgrade z 7 do 10. Chyba teraz zaczynam się domyślać, dlaczego tak, co niektórzy sądzą. Jak się wkurzę, to może postawimy mu z płyty 7 albo 8 oryginalną, co? Bo mam. Skoczę po płytkę. A nie, wybaczcie kochani, Taruszek wczytał 10 z pendrive'a, w końcu się udało, dobra. Ale widzieliście, co się z grafiką stało? Z tego, co patrzałem w diagnostyce, to właśnie ma problem ta grafika. Dobra, polski, Windows. Zainstaluj teraz. Instalator rozpoczyna pracę. Jak będzie wymagać od nas kluczu produktu pod baterią, jest skitrany właściwy klucz. Który będzie trzeba należeć... No i właśnie o tym mówiłem. Także zaglądam pod COA. Wiecie co, kochani, mamy problem. Oryginalny klucz nam odmawia instalator przyjęcia, więc wiecie co zrobimy? Zrobimy upgrade. Pójdę po oryginalną płytę Home Premium, do którego COA klucz właśnie jest zapisany tutaj. Zainstalujemy oryginalną 7 Home Premium i zrobimy aktualizację później do 10, więc idę po oryginalną płytę. Naprawdę, kochani, dobrze czasem mieć taką płytę. Tym razem poszło z USB Storage Device, wcześniej z Dimmovable butowaliśmy 10, a teraz 7 poszła, zrobiliśmy już wiele instalacji, ale z tym tutaj Inspironem chyba ta w życiu nie była taka ciekawa. Ciekawy odcinek był, jak robiliśmy aktualizację jednej po drugiej. Przepraszam, że zapomniałem wtedy o wiście kompletnie. Ale tak poza tym możecie sobie zobaczyć jeszcze raz ten odcinek tutaj w głównej karcie. A tymczasem Windows 7, no się czuję jak w tym odcinku praktycznie. Zainstaluj teraz. 64-bitówka z pendrive'a, płytę wyjąłem, instalator rozpoczyna pracę. Widzicie, kochani, tego mówił mi wujek, żeby na tej nic nie instalować. Bo tu coś jest i to sporo rzeczy. Ale tu jest pustka i na tym możemy, więc na tym od razu klikamy dalej, on sobie sam utworzy partycję dodatkową, będzie po prostu drugi wolumin D. Tak to będzie wyglądać z tymi danymi, których miałem nie ruszać, więc ich nie ruszam. Rozpakowywanie plików USB 3.0 magistralka, nie powinno być aż takiego ślimaczenia, aczkolwiek no to już jest trzecia generacja, no to troszeczkę może być wolniej, tym bardziej, że to jest HDD, nie SSD, stara magistrala SATA 3.0, a HCI, no więc tak. Zobaczymy, na ile musimy już czekać 1%, minęło już jakieś około 10 sekund mojego gadania. No tak około 15 sekund, 1%, dobra, 2%, nie jest źle, 3% szybko idzie, jak na HDD-ka idzie to bardzo żwawo. Na zasilaczu, który ma 90W, więc trochę mocy mu dostarcza. Dobra, widzimy się przy 99%. Pierwszy restart, kochani. Mamy, kochani, pierwszy restart, starting Windows. Dziwne, że po angielsku. Instalator aktualizuje ustawienia rejestru, no właśnie. Trwa uruchomienie usług przez instalatora. Kończenie instalacji. Ten system jest wręcz dostosowany pod ten sprzęt, a raczej ten sprzęt jest wręcz dostosowany pod ten system, pod tą 7, więc powinno to działać super. Instalacja będzie kontynuowana po ponownym rozruchu komputera. Dziwne tylko, że jest po angielsku. Mam nadzieję, że tylko jak na razie, bo większość komunikatów podczas instalacji była na włosku. Trwa przygotowanie komputera przez instalatora do pierwszego użycia. Zobaczcie, on już nawet sobie sterownik do Wi-Fi zainstalował, bo działa. Jej, bo mamy tą ostatnią kontrolkę. Zaświecą. Trwa sprawdzenie wydajność wideo przez instalatora. Dobra. Standard. No. Hasła brak. Oby zaskoczył. Jest. Nasza strefa czasowa. Finalizowanie ustawień. Chodziło, nawet wykrył baterię. Jestem w szoku, dobra. Nasz system już działa, ale zapewne nie ma sterownika od Wi-Fi, chociaż świeci się, że mamy nasz moduł włączony.
aktualizujemy do 10. Mamy 10, teraz błagam was, nie mówcie, że do przeprowadzenia aktualizacji wymagał Net Framework'a. To jest stary system Windows 10. O proszę. Pomimo sprawdzenia aktualizacji, bo nie ma internetu, dlatego w taki sposób najszybciej zrobimy, jak na ironię. Właśnie bez połączenia z internetem. Mamy 8 giga RAM-u, mamy dedyka nawet jakiegoś, mamy trzecią generację Intela, więc za chwilę wszystko gotowe, więc to na spokojnie. Uciągnęłoby nawet i 11 z 8 GB RAM-u, tylko bardziej bym martwił się o ten procesor. Ale dobra. Serio? Oho, w końcu ten klucz, który zadziałał. Oryginalnym spróbuję go aktywować później, jeżeli już będzie połączenie z internetem i tak dalej. Jak na razie to nie mamy praktycznie nic oprócz podstawowej karty graficznej. Tak, nawet nie ma sterownika jak zwykle do Intela. No to w końcu siódemeczka. A nie mamy tutaj żadnych partycji Dellowskich recovery ze sterownikami, nic. Mamy dysk praktycznie pusty, kupiony nowy, brand new i w ogóle. Voila! Zainstaluj. No i super. Instalujemy 10. Możliwe, że matryca ma przetarty któryś z przewodów we wiązce i stąd ten biały pasek. Taśma matrycy nadaje się do wymiany możliwe. Kolejny etap. Dobra, mamy kochani już loga rozruchowe i pierwszy rozruch aktualizacji 30%, dobra. 100% kochani, obiecałem, że będzie 99, no to jest 100. I tak się zresetowuje, i tak. Tak jak teraz, ten biały pasek na dole, serio, to chyba jest jednak problem z taśmą. Dobra, już jest boot screen. Teraz zapraszamy, 10. Matko, to się będzie toczyć na tym. Spoko. Trzecia generacja, witaj, ekran konfiguracyjny. Pobraliśmy kilka aktualizacji na twój komputer, super. Może to potrwać kilka minut. Prawie gotowe. Teraz podstawowa konfiguracja z Microsoft, touchpad działa na natywnym sterowniku. Tutaj oczywiście lokalizacja, tak. Dać moje urządzenie, tak. Akceptuję. Podstawowe. Tak. Może jakiś sterownik doinstaluję sobie z repozytorium Windows Update. Nie, tutaj już dalej. Tutaj też nie. Czekaj. I voila. Jest i 10. Wyszukuję sobie teraz sterownik ekranu Windows Immersive Control Panel. Przy okazji tu macie nazwę, jak się ten panel dokładnie nazywa. Z powiadomieniami. Taka ciekawostka, dobra. Wszystko wykrył, tylko zobaczmy, jak wygląda menedżer urządzeń. Możliwe, że trzeba będzie ściągać sterowniki ze strony Dela i kopiować przez pendrive'a, jeżeli nie znajdzie Wi-Fi, chyba że tutaj znajdzie administrator lub organizacja danych diagnostycznych systemu Windows twojego urządzenia. No tak, ograniczyliśmy. Aha, wygląda to trochę lepiej. Nadal mamy nieznane trzy urządzenia, jak dobrze widać. Czyli kontroler PCI Simple Communications, to jest karta RJ-ka, nieznane urządzenie, możliwe, że to jest jakieś urządzenie peryferyjne, możliwe, że to jest chipset nawet. Podstawowa karta graficzna jedna to jest Integra, Intela, Intel HD Graphics, a druga to jest właśnie Nvidia. Sterowniki na stronie Dela, ja tutaj nie mogę ani Wi-Fi, ani nic się podpiąć, więc nieznane urządzenie to może też być Wi-Fi, bo w kartach sieciowych tutaj... A to zmienia postać rzeczy. Mamy Intel Centrino Wireless. Widzi kartę sieciową, dobra. To potem figo podłączamy i ściągamy wszystko z miejsca, jak tak. Tak, bingo. Oczywiście tylko 2.4, bo lapek leci, wypiątki nie ma, 5 GHz, ale dobra. Połącz automatycznie połączyło, może być za pomocą WPS-a, dobra, klikamy WPS-a, bam. Już pobiera od razu ustawienia, nawet nie muszę przepisać długiego klucza. Chociaż nie, on już się podłączył, chociaż dalej pobiera. Dobra, połączone, zabezpieczone, bingo. Teraz możesz sobie wszystko z Windows Update pobrać, w tym do tych nieznanych urządzeń i tak dalej. Sterowniki dedykowane. Teraz przydałoby mu się kontrolnie restart walnąć. Chociaż przydałoby się najpierw zobaczyć, jak Windows Update wygląda i... chyba to najpierw zobaczymy. Okej. Jak widzicie, mamy aktualizację i wybaczcie, to nie jest karta graficzna GeForce GT 610M, tylko 650M. Taka różnica, sterownik do touchpada również, do HD Graphics 4000 również instaluje i dobra. Dobra kochani, już jesteśmy po instalacji, zainstalowałem wszystkie sterowniki, więc mogę wam przedstawić jego fajne featurey. Dela jeszcze wam nie pokazywałem,
Mianowicie tutaj mamy korektor audio pod dedykowanym klawiszem o nazwie Max Audio. I tutaj mamy nasz panelik i mamy różne tryby dźwięku, jak tryb gry, Max Sense. To jest ten predefiniowany tryb filmu, tryb muzyka, dźwięk, gra. Mamy tutaj korektor predefiniowany nazwą Dell Music. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Właśnie tak to, kochani, wygląda. Daję wam bonus audio. Oczywiście coś na copyright, żeby nas nie zjedli. Za prawa autorskie. I posłuchajcie, jak to audio brzmi. Tak w skrócie. To jest nasz klawisz predefiniowany skrót. Mianowicie po jego naciśnięciu pokazuje nam się skrót, do którego możemy przypisać dowolny program, który się uruchamia, jak na przykład Cyberpunk, czy Skype, czy Discord, albo polecenie, jak widzimy, jak wyłączenie ekranu, wyciszenie głośników, uruchomienie programu, czy otwarcie witryny internetowej, jak na przykład YouTube'a. Fajnie zbindować sobie YouTube'a tutaj na przycisk na przykład i nakleić naklejkę YouTube'a. A ten klawisz z ustawieniami służy głównie tylko, chyba z tego co mają, tylko i wyłącznie do wchodzenia w ten system recovery, a raczej do BIOS-u, tak. Jeżeli jest lapek wyłączony, naciskamy ten klawisz na wyłączonym i on od razu nas przekierowuje do BIOS-u, taki skrót. Na włączonym on raczej więcej z takich rzeczy kompletnie nic nie robi, chociaż zainstalowałem jeszcze całe oprogramowanie, ale jak widzimy, podświetla się tylko na chwilę i na naszym lapku nic się nie dzieje. Jeżeli mieliście tą funkcję z fabrycznie postawionym systemem, możecie napisać chętnie w komentarzach, przeczytam, do czego ta funkcja jeszcze mogła służyć. Podobał swoją drogą, podczas instalacji on załapał problem z BIOS-em jednego bootlopa, mianowicie zawiesił się całkowicie na etapie aktualizacji BIOS-u, a się okazało, że ten sam BIOS, który aktualizuje, już tutaj jest. Nie sprawdziłem tego wcześniej i zbrikował się, musiał całą noc poleżeć na baterii, bateria się rozładowała do zera, poleżał całą noc, BIOS się zresetował, bo bateria RTC na szczęście była słaba i się odpalił na dzisiejszy dzień, także fajnie, bo już myślałem, że nie dokończę tego odcinka, jednak na następny dzień udało mi się dokończyć. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, na lapku już zrobiliśmy wszystko, co się tylko dało, mamy Dell Update, wszystko zainstalowane i tak dalej. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka, majcie się, cześć!